Ten okres radiowy to chyba uważam za najważniejszy w moim życiu, bo wtedy rzeczywiście miałem to poczucie, że my wywieramy duży wpływ na rzeczywistość, a może, że jesteśmy jednak warunkiem tych zmian, które zachodzą, bo bez nas ludzie nie wiedzieliby, co się dzieje w samej Polsce. Któż by się dowiedział o tym, że wybuchł strajk w Gdańsku, gdyby nie to, że myśmy natychmiast tę wiadomość roznieśli i dzięki temu władze bały się rozlania się strajku na cały kraj. No właśnie, to z Radia Wolna Europa, tak jak powiedział pan przed chwilą, dowiadywaliśmy się o tym, co dzieje się w Polsce. Przez cały czas mogę powiedzieć, że jest z nami płyta wydana z okazji 50-lecia rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. I posłuchajmy właśnie fragmentu pana przemówienia związanego z niepokojami społecznymi na Wybrzeżu. Drodzy rodacy, Polska przeżywa dziś znowu swe dni tragiczne. Padli zabici, nie wiemy, czy tylko 6, czy kilkunastu, czy o wiele więcej. Polała się krew, są ranni i są uwięzieni. Środki masowego przekazu w Polsce mówią o ciężkich stratach materialnych idących w wiele milionów złotych, stratach rosnących z każdym dniem przedłużania się strajków i zaburzeń. Nie ma Polaka, który nie patrzyłby na to wszystko z uczuciem przygnębienia, głębokiego niepokoju, nawet z rozpaczą. Może najmocniej my właśnie, Polacy na obczyźnie, przeżywamy tragiczne wieści, jakie co chwila napływają z nad Wisły, Odry i Bałtyku. Przeżywamy je ciężko, dlatego że jesteśmy daleko od was, nie mogąc dzielić bezpośrednio na miejscu dramatycznych doświadczeń obecnych dni. I nie ma też Polaka, który by nie pragnął, by nie było nowych nieszczęść i nowych ofiar i który nie zastanawiałby się dziś nad tym, w jaki sposób kraj nasz uniknąć może unoszących się nad nim niebezpieczeństw. Przywrócić można w Polsce spokój, nie ten pozorny, lecz prawdziwy. Zapobiec można katastrofie, tylko wówczas, jeśli robotnikom i całemu społeczeństwu powie się znowu prawdę, choćby najgorszą. Jeśli ludzie, którzy sprawują władzę, potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność za popełnione błędy i wyciągnąć z nich konsekwencje. Jeśli, co najważniejsze, społeczeństwo odzyska zaufanie do kierownictwa i wiarę w to, że chociaż jest dziś źle, iść będzie od tej chwili ku lepszemu, ku poprawie, że dzień jutrzejszy będzie pogodniejszy od szarego smutku i beznadziejności chwili obecnej. Nie mówię tego wszystkiego po to, by pogłębiać jeszcze bardziej nastroje niezadowolenia i buntu. Zdajemy sobie dobrze sprawę, że goryczy, rozpaczy i gniewu jest w kraju ponad miarę, że każde nieodpowiedzialne słowo może stać się dziś iskrą rzuconą na gromadzone od lat prochy. Ale nasze zadanie to nie tylko informowanie, nie tylko przedstawianie całej prawdy bez żadnych obsłonek, nie tylko prostowanie fałszów, ale i coś więcej. Staramy się być głosem tych robotników, studentów, pisarzy, chłopów, inteligencji, tych wszystkich, którzy nie mogą dziś sami powiedzieć głośno wszystkiego, co czują i myślą. Nadstawiamy uszu, starając się uchwycić każdy autentyczny głos z kraju. Więc rzeczywiście w tym czasie myślę, że bez szukania jakiejś chwały, że myśmy istotnie bardzo się przyczynili do odzyskania przez Polskę niepodległości i demokracji. To był polski instrument w polskich rękach. Ja mam uczucie, bez żadnego samochwalstwa, że Radio Wolna Europa jednak miało wpływ decydujący na odzyskanie przez Polskę niepodległości i demokracji. Oczywiście uczynił to sam naród. To się stało w Polsce. Ale myśmy byli tą służbą na tyłach, która podawała amunicję i broń, bo to nią było słowo, idea, informacja. I w tym sensie mam poczucie dużej wagi jako radio, jako zespół ludzki pod moim kierunkiem, a później pod kierunkiem następców wywarło. Lekcja mojego życia jest taka, że no istotnie, no przecież mogę powiedzieć, że całe życie starałem się służyć Polsce. I to był najtrafniejszy wybór, jakiego można było dokonać. Doszedłem do wniosku, że człowiek, który najlepiej służy sobie wtedy, kiedy bez reszty oddaje się służbie innym. I nic nie jest takim źródłem wewnętrznego zadowolenia, jak właśnie to, że się służyło innym. No w tym wypadku służyło się własnemu społeczeństwu i ojczyźnie. Po studiach wróciłem do Warszawy. To był już sierpień 1939 roku. Tak jest. Ja szukałem od początku kontaktów z, jak to się mówiło wtedy, z wojskiem, czyli z podziemnymi strukturami ZWZ-u i nie mogłem się na nie natknąć. Aż w końcu jednak w jakichś okolicznościach tak się stało, że się natknąłem na Akcję N, która mi niesłychanie odpowiadała. I wprawdzie nie znałem niemieckiego, więc nie miałem nic wspólnego ze stroną redakcyjną, ale moim zadaniem było przerzuty tej bibuły poza Generalgovernement na ziemię wszystkim zachodnie, tak zwane wcielone, prawda? No a później stamtąd do Rzeszy. I to było moje główne zajęcie, któremu się poświęcałem z wielkim zapałem. Umożliwiło mi to w dużym stopniu, umożliwiło to Żbik. Dzięki niemu dostałem się w posiadaniu munduru niemieckiego. Jeździłem w mundurze kolejarza, nie znając języka, ale można było sobie z tym dać radę. Nie znał pan niemieckiego i to też to, że nie znał pan niemieckiego, wiązało się z różnymi kłopotami, które jednak występowały w czasie tych akcji. Występowałem w tym niemieckim mundurze, niemieckiego kolejarza, ale po prostu udawałem, że śpię wszystkim. To była zasadnicza technika. Nie rozmawiałem, nikt się do mnie nie odzywał, bo ja miałem zamknięte oczy i spałem, prawda? Więc takich chwytów różnych się uciekałem. I okazało się, że to można sobie dać radę. Tutaj w epilogu pana książki jest takie bardzo piękne, wydaje mi się, zdanie. Ostatnią twierdzą narodu jest jego serce, twierdzą nie do zdobycia. To potwierdza historia nie tylko do czasów Lelewela, ale jeszcze bardziej po jego odejściu. To jest synteza. I tą taką zasadą pan się kierował. Kierowałem się. Tak, tą zasadą pan kierował się we wszystkim. I w przyjmowaniu ludzi do pracy, i w swoim życiu, prawda? Miałem pełną świadomość, że ja dostaję do ręki niezwykle potężny instrument działania. I że tym razem mogę wpływać na umysły, a więc na rzeczywistość. Bo ja nigdy nie wierzyłem w to, żeby zwłaszcza naród polski był jakąś plasteliną, którą da się urobić w palcach przez władze, które wtedy były. Zawsze sądziłem, że to rządzący będą mieli wpływ zasadniczy na rządzonych, a nie odwrotnie. I tak się stało. Dążył pan do tego, żeby powstała polska demokracja i ta polska demokracja powstała, ale chyba nie o takiej pan też myślał. Odpowiedź wymaga pewnego namysłu. Chyba nie ma ustrojów idealnych. Ja sobie zdawałem sprawę, że kraj, który przeszedł to, co przeszedł w ciągu 200 lat, nie może od razu być normalny. Musi upłynąć długi czas, zanim on powróci do pewnej równowagi wewnętrznej. Bo przecież te 200 lat były zabójcze z punktu widzenia wychowawczego. To, co mi przeszkadza, to jest ogromna wewnętrzna obawa przed atawizmem, przed powrotem do starych, dawnych wad. To jest rzecz, która mnie niepokoi. Może nawet przesadnie, ale to jest rzecz, która mnie niepokoi. Ale może to jest właśnie, ma charakter ostrzegawczy i zapobiegawczy. Po prostu jest dobrze, że mamy ten wewnętrzny kompleks na tle naszych wad narodowych. To wszystko, przez cośmy przechodzili przez te 200 lat. To jest zaprzeczenie normalnego życia. Normalne życie przeżywa Duńczyk, czy Szwed, czy nawet Szwajcar, powiedzmy. A myśmy tego normalnego życia nie mieli. Więc ja wyraźnie mam nadzieję, że obecnie to okno cyklonu się przesunęło na inną część świata zupełnie. I że w naszej części świata będzie panował spokój po prostu. I że będziemy żyli tym normalnym życiem, jak się przypadło naszym niektórym sąsiadom. W jakim normalnym kraju, weźmy Anglików, czy oni rozpatrują nieustannie przeszłość? Czy oni w ogóle o niej myślą? My mamy to w daleko większym stopniu niż inni. Ponieważ żyłem wśród Amerykanów, Anglików, no więc widzę tutaj różnicę na naszą korzyść. My daleko więcej myślimy o sobie, o naszym charakterze narodowym niż inne nacje. Właśnie Maciej Morawski mówił, cały czas powtarzał, że to był błąd, że Jan nie został prezydentem, bo inaczej by się potoczyły losy tego kraju. Nie, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Jestem szczęśliwy, że mnie ten zaszczyt nie spotkał, bo z nim związane są codzienne obowiązki, które są bardzo uciążliwe i które w gruncie rzeczy człowieka rozmieniają na drobne. Także ja jestem zadowolony z mojego życia i z tego, do czego doszedłem. Nie jest to związane z żadnymi tytułami, czy z żadnymi zaszczytami, adiutantami, jakimiś przybocznymi sztabami. W życiu spotkało Pana wiele zaszczytów. Ma Pan wielką kolekcję licznych orderów, medali. Ja jestem zadowolony z mojego życia i z tego, do czego doszedłem. Chociaż nie jest to związane z żadnymi tytułami, czy z żadnymi zaszczytami, adiutantami, jakimiś przybocznymi sztabami. Ale z tym jest bardzo dobrze. Jeżeli jesteśmy już przy odznaczeniach, to przyniosłam na nasze spotkanie fragment mojego nagrania z uroczystości 50-lecia Radia Wolna Europa, które odbyło się w Archiwum Państwowym. I posłuchajmy może fragmentu, a zaczęła pani profesor Daria Nałęcz. Proszę pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Proszę państwa, mój głos się trochę zmienił od tamtych czasów. No i chyba już nie będę mówił z takim patosem, ale proszę zrozumieć, że przeżywaliśmy chwilę niezwykłą w tym momencie. Czuliśmy rzeczywiście, że jeśli nie my sami, to nasze głosy powracają do Polski. Mieliśmy wielką świadomość tej ogromnych możliwości, wielkiego pola działania, które przed nami stoi, a które wy sami osądzicie w tej chwili, bo dziś przyszła kolej na to, żeby słuchacze i historycy o nas mówili, a nie my sami o sobie. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że to był wysiłek zbiorowy. Chciałbym jedynie może powiedzieć, jakie były nasze podstawowe założenia, a wy osądzicie, w jakim stopniu one zostały spełnione. Więc przede wszystkim oczywiście przełamać monopol informacji, edukacji, idei. Uniemożliwić izolację, bo zniewalanie umysłu wymaga kompletnej izolacji od wpływów zewnętrznych. Myśmy to, wydaje mi się, starali się uniemożliwić. Odebrać cenzurze lub co najmniej ograniczyć jej możliwości zatajania prawdy. Cenzura uległa pewnemu rozluźnieniu pod wpływem konkurencji dziennikarskiej czysto. My pierwsi, my więcej wiemy, musieli rozluźnić cenzurę, żeby nam odebrać słuchaczy. Samym faktem nadawania od świtu do nocy staraliśmy się być symbolem, sygnałem tego, że Polska nie jest opuszczona. Nasza rola nie ograniczała się do informacji tylko. Staraliśmy się być pasem transmisyjnym pomiędzy garstką odważnych ludzi i szeroką masą społeczeństwa, tak żeby oni byli znani. Staraliśmy się wychowywać społeczeństwo, a przede wszystkim młodzież, w duchu tolerancji, i pojednania z wszystkimi sąsiadami. To są tylko założenia, a wy musicie osądzić, w jakim stopniu udało nam się je spełnić. Dziękuję serdecznie. I przyszedł moment, kiedy uznał pan, że już czas kończyć z Ameryką i wrócić do Polski. Wszyscy się wtedy bardzo dziwili, że Jan Nowak-Jeziorański wraca. Wraca z Ameryki do Polski. To było coś niesamowitego. No tak, ale moja rola tam rzeczywiście się skończyła. I nie miałem zamiaru reszty życia zamieniać w poczekalnię do śmierci. Sądziłem, że jednak w Polsce ja będę mógł jakiś tam wpływ swój wywierać, że będę nadal pożyteczny i tak się stało. To jest wielka nagroda, żeby móc wrócić wbrew nadziei, choć przecież gdyby mi ktoś powiedział w 1952 roku, że ja tu będę mógł wrócić i mieszkać, no to uważałbym to za nonsens. To się nie mieściło w granicach ludzkich możliwości. Więc oczywiście to jest niezwykłe szczęście, że ja mogłem się tu z powrotem znaleźć, że ja przez drzewa parku Czerniakowskiego widzę tę ulicę Wilanowską 18, z której wyruszałem na wojnę. To koło się w sposób cudowny zamknęło. Więc jestem człowiekiem, którego Bóg obdarzył wielkim szczęściem. Ta przyroda i to wszystko, co wokół jest, jest dla pana bardzo ważne. Tak, bardzo ważne. I to, że moje okna wychodziły na park, miało dla mnie wielkie znaczenie. Na ostatniej stronie pana książki, na 8 wieków przed powstaniem u zarania dziejów Polski padły pamiętne słowa Bolesława Krzywoustego. Wolę królestwo stracić, niż oddać je w niewolę. Można przegrać bitwę, a nawet wojnę, lecz ocalić naród. No i tak się chyba stało. Tak się dokładnie stało. Na kolejną rozmowę obiecałam panu Janowi przynieść płytę z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, ale niestety to było ostatnie nasze spotkanie. Spełniam więc teraz obietnicę. Ulubiona piosenka pana Jana Mury.